Ezio. Where is Machiavelli? I could not find him. I brought the Contessa here. Caterina. Care to tell us where you have been? Looking for Ezio. What of Cesare and Rodrigo? Cesare rode off before I could get close to him, and Rodrigo was somewhere else entirely. That is odd. Rodrigo is usually at the Castello. Very odd indeed. What a waste. No offense. None taken. With Cesare gone to Urbino, we must build our forces. I thought we intended to strike now. Impossible. Cesare commands a massive army in Romagna. You would never reach him. I say we work here, in Roma. Erode the Borgia's influence while restoring our own. And in fact, I want to begin right now. Volpe, bring Claudia and Bartolomeo here. Machiavelli, meet me outside. Take care of her. Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Dar Aragor, a to co widzimy jest to Assassin's Creed Brotherhood. I znowu mam zaszczyt was zaprosić do kolejnego odcinka, w którym co zrobimy? Może w końcu... O, czyżby w końcu własnych asasynów zgarniemy? By recruiting enemies of the state, we arm those who have been disarmed by the Borgia. Go then. Recruit our first novices. No, w końcu zobaczymy rekrutów. Człowiek z gminu. Do gildii asasynów, czyli w końcu możemy asasynów mieć. Czas najwyższy. Pomóż mieszkańcom podczas walki, mając ich. Oj. Już pomagamy. Oj, ale hardo poleciałeś. Poczekaj, już ci pomagam. Takie trochę... Poczekaj. No. Mój drogi. Czy chcesz dołączyć do mnie? Liberation of Roma has begun. If you choose to flee, do so now. But if you choose to fight, stand with me against the Borgia. I am tired of hiding in the shadows. I will join you. Then seek Niccolo Machiavelli on Isola Tiberina, and we will make you one of us. Their lies will no longer mask your truth. Ogólnie to są zwykli mieszczani, to jeszcze nie jest tak fajnie dopracowane. Pamiętam, że w Trójce to bardzo fajnie byli ci rekrutowani asasyni, bo to byli takie wyjątkowe osoby. Okej, już pomagam. Więc tutaj to nie jest tak fajnie zrobione jak w Trójce, ale... Ale też jest okej. W końcu będziemy mieć przynajmniej własnych asasynów, a nie go walczyli tylko najemnikami, co mi nigdy nie pasowało do tego. Serii gier. Ciekawe jak w jedynce byli rekrutowani, oni się rodzili chyba w tej osadzie. I dopiero stawali się asasynami. Liberation of Roma has begun. I could have taken them, but grazie. Say, which way are you going? Mamy teraz dwóch asasynów i od razu wykonujemy dalej zadania główne, bo za chwilę się dowiemy, jak nimi dowodzić. To sobie są wyzwania gildy... O, okej. No okej, dobra, to jednak my to najpierw jeszcze odwiedzimy, zanim polecimy dalej. Ja chciałem ogarnąć trochę te zadania asasynów, jak ma być cztery. Będziemy mogli z nich korzystać, a oni są naprawdę fajni, bo to są w końcu asasyni, jakieś najemnicy, którzy biegną ślepo przed nami, po prostu machają toporem albo mieczem. Nie, oni z ukrycia zabijają, strzelają z łuku, znaczy z łuku, z kuszy, mają ukryte ostrza, to jest coś. Tu. To mnie interesuje, zbadaj. Przywołano asasynów, Deathshot, przywołano... W głównym wspomnieniach, 5 razy musimy go ich wziąć. Okej. Okay. Dobra, to musimy to po prostu zrobić. No to just do it. Mamy dwóch asasynów, możemy już korzystać z nich. Ale ich...
Cześć, i się w Brotherhoodzie awansowało poprzez wysyłanie tutaj po prostu do walki z nami. Tutaj po prostu ogólnie w wspomnieniu. Co to jest? Gołębnik. Nie, my idziemy do głównej misji. Gołębniki zobaczymy później. To chyba gołębniki są właśnie, żeby... A gołębniki są właśnie po to chyba, żeby właśnie ich wysyłać na gdzieś zadania w obce terytoria, czyli za granicę po prostu Włoch. Tak jak to było miejsce w Revolutionie. Okej. Przywołanie asasynów mamy. No to na razie nie. Opa. Dajesz. Ezio. Na górę. Wylecimy sobie dalej. Tutaj. I tutaj będzie Machiavelli, z którym musimy porozmawiać. Nie. Co się tu stało? Ojej, nieładnie. W ogóle to jest ten... Okej, musimy swoich asasynów wykorzystać. W ogóle właśnie tutaj, jak widzimy, to jest scena z intra mojego. Tak z ciekawości. Tamten, tak. Nie podoba mi się. Tamten, tak. Coś tu mi... śmierdzi. Czy to jest coś tutaj nie halo, że on tak prowadzą nas? Gdzie dalej? Tamtędy, okej. To jest kolejna. Gdzie dalej? W lewo? Prawo. Oj, już po tobie. Poczekajcie, dorwę. I oni się pojawią znikąd. To jest piękne podczas gonitwy właśnie, bo oni znikąd się po prostu pojawiają. Piękna sprawa. No, spoczywaj. Tak, zamknij oczy, jak ma maskę. Już. Nic nie widzę. Co on w ogóle miał? Oj. Trochę rzeczy miał. W ogóle to jest do uratowania asasyn, to weźmiemy go od razu i lecimy dalej. Możemy jeszcze nie nowi. Właśnie chcę, tylko że go nie widzę. O, ja cię, to będzie trochę kłopotliwe. Ma pomysł. Właśnie. Czego jest petarda dymna. Dzięki temu zajęliśmy się większością wrogów od razu. Dołączysz do mnie? Liberation of Roma has begun. Grazie. Mille grazie, amico. You fight well and for the right reasons it seems. Could you use another blade by your side? No, i mamy kolejnego asasyna. To tak, zobaczymy. Pójdziemy do gołębnika i później wykonamy kolejne zadanie. Zobaczymy, o co chodzi z tym gołębnikiem. Bo ja nie jestem pewny. Idź, przepraszam cię. Ezio, nie do wody, proszę cię. Potrzebnie się moczysz. Ale że musisz wejść na górę? Tędy chyba będzie najłatwiej ci. O, i żywawo, brawo. Ale że mi walną gdzieś i nie, tu jest gołębnik. Bo nie na samej górze, nie, na samej górze jest bez sensu. Nie mówcie mi, że to o to chodzi. To o to chodzi? Okej. Właśnie pozyskałeś nowego ucznia. Stefano Spalo zostaje dodany do twojej gildii dalej. Przyznaj ci może wezwanie asasynów. Okej, dalej. Fabiola Forneri. Tutaj jest Nino Nastagio. I mamy asasynów. I każdego asasyna możemy sobie zerknąć.
Możemy ich ulepszać. Enter, ulepsz. Punkty umiejętności nie macie. A, i wy pod... Możemy wam to zmieniać z kolorki. Ej, nie. Nie, no jasne, że biel asasyna. Chociaż... Ty będziesz czarny, ty będziesz biała. Ja się pobawię, bo ja akurat lubię się bawić takimi kolorkami. A ty jesteś taki. I witamy w gronie asasynów. I mam zlecenia, czy możemy ich wysyłać. Właśnie mówiłem, mamy całą mapę. Mamy nawet Wiedeń, to już niedaleko Polski. Moskwa. Ja mogę być beznadziejny z geografii, mimo że miałem rozszerzoną, ja mogę być naprawdę totalny głup z geografii i w ogóle nic nie ogarniać, ale... Tutaj chyba Moskwy nie powinno być. No nie, Lwów prędzej, to tak. Wiedeń. Paryż już przynajmniej, Londyn jest okej. Okay. To w ogóle nie wiem, Lizbona, Konstantynopol. Kolonia, dobra, nie, to po prostu Florencja. Poziom trudności, gdzie są poziom trudności 1? Tu jest, brońmówcy. Wyślemy kobietę i rozpocznij misję. To wszystko, do Wiednia nic nie mamy, do Rzymu mamy. Skradnij relikt. Pan Czarny się do tego nada, będzie się ukrywał. W cieniu, enter. Mamy my Moskwę, do Moskwy nikogo nie wysyłamy, do Paryża. Tym bardziej. Londyn. O, jest coś. To weźmiemy. To jest banalne, bo tylko jeden poziom trudności jak tamto, ale więcej rzeczy możemy zyskać. I dobra, nie mamy asasynów, oni się nam będą ulepszać. No i będziemy wysyłać co jakiś czas podczas odcinka, jak będziemy przechodzić obok takich miejsc. Słyszycie płacz? Ja płacz słyszę tutaj. To chodziło o tą postać, ale czemu ja tam słyszałem płacz? Kim ty jesteś? Ale ja przed chwilą wszystkich wysłałem. Co za pech. Dobra, idziemy szybko zrekrutować asasyna jakiegoś. I ja cię kręcę, co za pech. Nieważne, że jesteś w połowie w wodzie, to i tak się nie zamoczyłeś. Bardzo dobrze. Musimy szybko kogoś uratować. O, ja cię będzie na górze. Nienawidzę tutaj tego terenu, bo zawsze nie ogarniam, z której strony się wchodzi na górę. Nigdy po prostu nie mogę w stanie ogarnąć, gdzie jest wejście. I wkurza mnie to, że ciągle słyszę jakoś płacz. No już nie. W końcu. Kurczę, jeden wolny asasyn musi być. Teraz to mi powiedzieli. Mogli wcześniej mnie poinformować, a nie. Beznadziejnie, tyle powiem. Przydałoby się jakiś, nie wiem, haczyk, linka, cokolwiek, żeby wchodzić na górę, no bo to jest po prostu... ugh. Także mi to powiem. Przemieszczanie się. No mówię, no ja właśnie nienawidzę takie miejsce, no bo tu jest pewnie jedno tylko wejście, ja muszę konkretnie od tej strony wejść. A zaś to my sobie zejdziemy w normalny sposób, jak człowiek. O, no i tak, jest jedno wejście, no mówiłem, no i po prostu musimy wejść konkretnie tym wejściem, żeby się tu dostać. Jest po prostu uciążliwe. Zniknęło mi zaznaczenie, gdzie jest ten ludzik. On zniknął. Ej, oni znikają. Może jak przechodziliśmy koło niego, to po prostu się uaktywniło, że on zaczął walczyć z tymi strażnikami. Po prostu już go nie zdążyliśmy uratować. Ej, to ma sens. Za blisko byliśmy się i odpaliła się sekwencja. My byliśmy na dole, oni byli u góry. Co za pech. Ktoś umarł, kto mógł być naszym sojusznikiem. No ale nie mieliśmy na to żadnego wpływu. O, tam gildia złodziei dzielnie.
widać ją. No i tak jak mówiłem, ja się będę... No, będę schodził w jakiś cywilizowany sposób, znaczy... Teoretycznie... To jest taka odległość dość spora i się dziwię, że nic się naszemu nie dzieje. Teoretycznie powinniśmy... dostać obrażenia, no ale cóż. To jest gołębnik, nie będziemy wysyłać tego asasyna, oj, nie ma mowy. Tylko już cię lecimy pomóc. Wygląda, że bardzo podobnie do tamtego pierwszego gościa naszego, którego zrekrutowaliśmy. Tak się walczy, mój drogi. Ale dołączy do nas. Liberation of Roma has begun. Messere, you have saved me. Only allow me the honor that I may serve you. Kurczę, ja też chciałbym, żeby mnie taki Ezio Auditore uratował. Ja nie mam tego zaszczytu, niestety. A szkoda. Salvore Saluzzi. Misja. Okej, okay, asasyni. Mamy tego. Ja chcę się pobawić i... O, ty będziesz czerwony. Będziemy kolorować. Będziemy mieć asasyna każdego koloru, a później... A ci najlepsi, czyli asasyni będą zawsze biali. Tak, my to wszystko zrobimy. Chodź, idziemy cię uratować, bo po prostu płaczesz i już mnie to, delikatnie powiem, drażni. Czerwony jaspis. Może się przyda, nie wiem, jakie rzeczy tam są konkretnie potrzebne. Jasne, że uratujemy twoją mamę. I znowu musimy wykonywać asasyna. Czyli po prostu teraz działamy dla ludu. Oj, jakiś asasyn nam się... Jakiś nam się asasyn awansował na sługę. Oj, oj. Masz przerąbane, gościu. Już nie żyjesz, tylko cię dorwiemy. To nasi asasyni po prostu działają cuda. Nie wchodź, tylko skacz na dół. Chcę się szybciej przemieścić. Chodź ty, mój drogi. Czy mój drogi? Tfu! Bandziorze! Porywać tak niewinne kobiety i to jeszcze nauczać dzieci? Też to się nie godzi. O! Asasynka! Chyba miałem go zabić. Ja nie doczytałem się, że mogę od razu zabić. Okej, mój błąd. Teraz będę go śledził. No, teraz się po prostu będziemy go śledzić i tak będzie lepiej. Przestań! Potrzebuję ludzi, z którym się będę musiał, o właśnie, poruszać. Dobra, nie, bo za długo to trwa. Porusz się, koleś!
Misja broń szpiega zakończona. Nie widzisz mnie. Ale kolejna osoba nam awansowała. Masz jabłuszko. Czemu jabłuszko się nie zrobiło białe? A reszta się wszystko... A wy się zrobiliście. Proszę. No idź dalej. Idź. Mam lepszy pomysł. Ja z góry będę cię obserwował. Wy się w górę nie patrzycie. On cię zabił. Czemu biegniesz? Czemu on zaczął biec? Mam nadzieję, żeby szybciej się przemieścił w to miejsce potrzebne mi. Albo skumał, że coś jest nie tak. Widzisz, nic nie widziałeś. O, rusz się szybciej. Wtedy było tak fajnie, jak biegłeś. Czyżby to było to miejsce? I o to chodzi. Requiescat in pace. Już żartuję. Mycie! Spokojnie! Oż ty... Przerwałeś mu. O, przyszedł... Asasynka przyszła. Mam jeszcze pomoc. Bardzo dobrze. Uciekajcie. Daj się do głębnika. Shift. Zadanie zrobione. Awansowane. Mam wejść w zlecenia, czy co? Czy w asasyni? A, mam wam dodać, okej. Okay. Asasynka dostaje broń. Plus jeden. Wy jesteście facetami, to wy dostajecie po zbroi. I lecimy kolejne zlecenia. Nie, ty lecisz tak. To jest poziom drugi, okej. Okay. Czyli tak, weźmiemy ciebie i ciebie. Jednego sobie zostawiamy. Dobrze, moi drodzy. Ogarnęliśmy trochę o asasynach, teraz będę mógł sobie odblokować wszystkich i sobie poulepszać. Dostępne jest nowe wspomnienie Krystyny. Ojej, dobra, ja się tam już dostanę w swoim czasie, ale póki co dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało i teraz mam w końcu asasynów, tak długo o nich rozmawiałem i w końcu ich mamy, w końcu będziemy mogli wykorzystywać i ja będę to robił, bo to jest akurat świetna sprawa, której mi osobiście bardzo brakowało w dwójce, jak Mario miał własną jakby siedzibę, tam brakowało, że było takie gildia asasynów, a my teraz sobie w końcu tak coś mamy i możemy działać. A więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zalecam do kliknięcia subskrybowania mnie. I kliknięcie właśnie tego dzwoneczka, żebyście zawsze dostawali powiadomienia. No i adios!